Cześć wam, z tej strony Kurczak. Słuchajcie, widzowie, muszę wam coś powiedzieć, bo ta stówka, co na Squid Games jest za pierwszą nagrodę, to niestety jej już nie mam, bo wziąłem, kupiłem skiny i z trade-ina zrobiłem i wyszło, że mam 25 skrzynek, trick or treat. No, także niestety pierwsze miejsce nie dostanie 100 zł. Sadek. Nie, no oczywiście żartuję, witam was. To jest opening 25 halloweenowych skrzynek, z których możemy dostać heirloom eleganty do postaci. Wszystkich, czyli mamy 18 różnych skinów i mamy 25 skrzyń. Czyli możliwe, że mi się uda do każdej postaci dostać tego skina w tej wersji heirloom. Mam nadzieję, że się uda. Możecie na przykład teraz zastopować film i napisać w komentarzu, jak myślicie, ile z tych 18 skinów udało mi się zdobyć. Jeśli zdobyłem wszystkie, to możecie napisać, że full. Jeśli mniej, no to na przykład napiszcie, nie wiem, 15 na 18. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy mieliście rację, czy mi się uda jednak zdobyć wszystkie skinki. A ja tak, że jeszcze chciałbym was przypomnieć o tym, że ten Squid Gamesik będzie, pamiętajcie, widzowie, moi drodzy. I lecimy. Otwieramy pierwszą skrzyneczkę. I co wyleci, co wyleci? Co może być na początku? Może jakiś weberek, co? O, Nosobot, dobra, spoko. Nosobota chyba miałem, ale w wersji heirloom oczywiście bardzo mi miło go mieć. Tak samo tutaj jeszcze ciałko do niego. Dobra, czy Nosobocik jest? Mam na pewno Wurt, mam na pewno Wormuda mam jeszcze, tak? I Wolfganga, to na 100%. I chyba Webera też mam w heirloomie z poprzedniego Halloween. Także zobaczmy, co wyleci. Okej. Okay. Tego skina w ogóle nie miałem, z tego co pamiętam, więc bardzo się cieszę, że mam go w wersji heirloom. Także chyba się udało. Dobra, kolejny. Dobra, Winona, okej. Okay. Na razie bez powtórek, co mnie cieszy. Więc będę mógł sobie tutaj powiedzieć, że jakoś w miarę siada. Może się uda rzeczywiście te 18 skinów zdobyć. Także zobaczymy, co z kolejnego i... Wickerbottom, siema jeszcze, heirloom. Dobra, to jest Cox, wiecie, ja jestem mainem Wickerbottom, także to mnie bardzo cieszy. Tego skina oczywiście tam mam, ale w wersji po prostu elegant i distinguished. Teraz będę miał heirlooma i jeszcze pewnie dostanę po tym, po reworku Wickerbottom, dobra. Czwarta skrzynka, bo teraz piąta skrzyneczka leci. Pięć jak na razie bez powtórek, także spoko. Okej, to jest powtórka, ale to nic złego. Mamy już takiego chłopa, będzie git. Tak, jego dostałem z tej darmowej jednej skrzynki, którą się dostaje normalnie. No co, 5 za nami, zostało 20. Szansa na to, że wszystkie skiny z tej kolekcji kostiumowej będę miał, nadal jest. Także otwieramy sobie dalej, otwieramy. Co teraz? Powtórka, no kurde. Zawsze jak się kiedy niespodzianki otwierało, to było takie szczęście, że coś się może trafić, a potem się okazywało, że ten, że macie powtóreczkę albo 4 razy już macie to samo. Teraz się tak czuję. Dobra, Diablo Maxwell, nareszcie. Znaczy nareszcie, dopiero co po kopii jednej jestem, także nic się nie stało. Okej, 18 skrzyń, czyli teraz musiałoby mi dropnąć z każdej konkretna jedna rzecz bez powtórek, żeby wszystko było tam dobrze, gdybym miał tylko tyle, ale miałem ich jeszcze więcej, więc nie jest źle, nie jest źle, widzowie, zobaczmy. No i powtóreczka. Troszkę słabo, zobaczmy co dalej. Dobra. No i powtórka znowu, bo jego mi się udało wczoraj zdobyć jakimś cudem. Dobra, 16 skrzynek. No troszkę się teraz zacząłem martwić. Dobra, Pixberry, jest coś nowego, spoko. Chyba w ogóle do Wilsona tego skina nie miałem, ale jest jednym z fajniejszych, wydaje mi się, z tej kolekcji, jeśli chodzi o pomysł tak ogólnie. Okej, okay, powtórka. To nic, oczywiście. Heirloomy można albo sprzedawać, albo wymienić na bardzo dużo z puli. Zaraz zresztą zobaczymy ile. Okej, okay, tego nie miałem. Dobra, Boże, ja myślałem, że go mam. Dobra, to jest nowy, okej, okay, udało się. Mamy kolejny nowy skin. Do kogo mi jeszcze brakuje? Na przykład do Vesa nie będę miał teraz, tak? Wes? Okej, okay, tego pana już mamy, bo dostałem go z konkursu na przebrania rok temu, który był na Halloween. Przebrałem się za Maxwella i dostałem takie skinkę od Clay. W tym roku też to jest w ogóle, także... Ooooo, siema, heirloom. W tym roku również jest ten konkurs, więc możecie wziąć udział. Dobra. Oczywiście tego skina mam w zwykłej podstawowej wersji, ale heirloomik jest, także bardzo się cieszę. Streamek z Wandą jakiś pewnie niedługo będzie, albo był, jak już to oglądacie, nie wiem. Także się od razu przebierzemy pewnie z tego skina, dobra. Okej, okay. Mamy tutaj prawie już ostatnią dyszkę. Tutaj powtóreczka kolejna, niestety. Dobra, ostatnie 10 skrzynek. No troszkę postaci jeszcze nie wydrobiłem, także troszkę przykro. Willow jakaś? No i znowu powtórka. No niestety, chyba się nie uda, wiecie. Okej, okay, Willow jest. Tak wypowiedziana, to teraz tak. Przydałby się Walter, Wendy, Warly. Kto tam jeszcze był? Vesa też nie mamy.
No trochę tego jest, trochę tego jest. No i znowu powtórka, czyli chyba się nie uda. 25 skrzyń to za mało, trzeba więcej. Ale poważnie, wczoraj były tak zawalone serwery, że nie dało się w ogóle kupić nic. Dobra, powtóreczka niestety. Nic się nie dało praktycznie kupić, a ja chciałem tą stówkę zmienić na skiny, które kosztują po 16 groszy, więc trochę to trwało. Później wymienianie tego wszystkiego, ale udało się te 25 skrzynek wydropić, jestem szczęśliwy, że chociaż tyle, nie? Dobra. Mamy tutaj... Bikostium, tak w tą stronę? Witam. O! Dobra, to jest najlepszy drop, jaki możecie dostać. Są 3 skiny zamiast 2 skinów, nie? Także to już jest dobrze. Dobra, udało się do Voltera w takim razie Airluma zdobyć. Co mnie też cieszy, ostatnie 5 skrzyń. Czy uda się? Czy uda się mieć do wszystkich postaci Airlumki? Trzymajcie kciuki. Jest Jevi! Mamy Jevi, dobra. Jevi, Airlum, dobra, super. Bardzo fajny skin również. Zostały ostatnie 4. Wendy Vess na pewno. Kto tam jeszcze został? Wurt już mam. Walter, mam Warly. Tak? Do Warly'ego nie mamy. No i koza Wickerbottom popsuła szyki. No niestety, niestety. 3 ostatnie skrzyneczki. Otwieramy. Pixberry. No już wiem, że 100% skinu nie będę miał niestety. No przykro mi. Ale jestem ciekawy, jak wy obstawialiście, więc... Kurde, akurat to kupiłem. Jestem ciekawy, jak wy obstawialiście, ale fajnie, że Urcik jest. No cóż, zobaczymy, co z ostatniej poleci. Może któryś jeszcze z tych nowych, może nie powtórka, co? Uda się? Proszę, klej. No i powtórka. No niestety, nie wszystkie postaci udało się zdobyć. Nie wszystkie skiny do postaci, raczej powinienem powiedzieć. Zacznijmy od Wilsona, mamy tutaj 2 razy tą głowę, dobra. Willow. Też udało się Airluma zdobyć, spoko. Wolfgang jest 3-krotnie. Wendy 0-krotnie niestety. Także bardzo szkoda, nie udało mi się zdobyć tutaj tego skinka Lurplanta. Także Wendy odpada, nie mamy już. Panno Sabot podwójnie. Jest, o wcześniej go nie miałem, także się cieszę. Wickerbottom wiemy, Woody się trafił jeden, spoko. Wes niestety nie. Wesa niestety Mandragory nie mamy. Wiem, że Paweł go trafił wczoraj z tej skrzynki darmowej. Maxwellek się trafił 2-krotnie również, także powtóreczki tu weszły. Tu tak samo chyba 2-krotnie. Tak, jest Heirloom. Wormwood też jest 2-krotnie, plus jeszcze mam standardowego skina Weavable, także sobie go chyba też zostawimy, albo pomyśleć, czy go... Wiecie, jak mam takiego skina i mam te Heirloomy, to tego skina mogę na przykład zunravelować, albo te skiny mogę zunravelować. Popatrzcie, ten skin da wam 450 spoli po zunravelowaniu, a ten aż 1350, czyli Heirloom to jest tak jakby elegant wasz. Możecie sobie za darmo zrobić, nie? Kolejnego elegancika. No tutaj też się nie udało, ale mamy tego pana Karata kupionego na całe szczęście. Winona się udała, raz. Weber to już chyba 3 razy, tak. Webera już mam 3 razy w Airroomie. Ward również 3 razy w Airroomie, plus jeszcze podstawowa. Spoczko. Walter się trafił, to się cieszę, bo jest jednak ten Walter. I Wandę mamy. I tak, ja jej nie miałem tutaj. Dobra, no to spoko. Naprawdę nieźle wyszło, myślę. Także jestem zadowolony i ja sobie pewnie tutaj jakoś teraz to rozpuluję wszystko, co będzie trzeba. Przemyślę, co chcę rozpulować i słyszymy się na kolejnych filmach. Mam nadzieję, że takie coś wam się podobało. Wy też, jeśli macie jakieś skinki do wytradowania w tradinie, czyli tutaj, to sobie poklikajcie. Muszą być spyfy, znaczy taka najlepsza szansa będzie ze spyfy, że dostaniecie skrzyneczkę właśnie. I ze skrzyneczkiem możecie dostać naprawdę bardzo fajne rzeczy, także polecam, gdyby ktoś szukał jakiegoś sposobu na spulę, żeby kupić sobie postaci czy skiny, to to jest chyba teraz najlepsze właśnie, wymienienie na skrzynkę i zdobycie Heirlooma, bo macie 100% szans na jakiegoś Heirlooma. A jak chcecie jeszcze więcej skinów, jeszcze więcej pieniążków, to zapraszam na Squid Games, które już w sobotę 30 października o 20. No i co? Piszcie, co tam u was, jak wam się podobało, jak wy wypadliście w sumie, jakie skrzynki wam wypadły i co z nich. No i myślę, że zobaczymy się jakoś w tym tygodniu. Tak, mam nadzieję. Do usłyszenia, pa pa.